nie znamy prawdy. Dzisiaj mogę wam powiedzieć prawdę. Prawdą jest Jezus. Moje życie stało się zupełnie inne. Ja zrozumiałem, jakie są klucze do nieba. I każdy z nas może już za życia być pewien zbawienia. Ja tego zbawienia nie znałem. I byłem człowiekiem, który żył tym życiem, ale tak naprawdę nigdy realnie nie spotkał się z Bogiem. Do momentu, w którym w moim życiu wszystko się posypało i realnie się z Nim spotkałem i narodziłem się na nowo. I to jest słowo klucz dla was wszystkich. Dzisiaj wierzę w te słowa, które powiedział ksiądz, że śmierć może być początkiem przemiany każdego człowieka, że żyjemy tak szybko, często nie utrzymujemy relacji, żyjemy w pośpiechu i żyjemy po prostu egoistycznym życiem, nie mając pojednania z Bogiem. Ja tego pojednania z Bogiem nie miałem. Moje życie było życiem przegranym. Byłem człowiekiem, który błądził, ale był moment w moim życiu, że wszystko się zmieniło. Ja tego Boga poznałem i ja dzisiaj go reprezentuję. Ja dzisiaj mówię wam, mój strój, to, że jestem dzisiaj ubrany na biało, to jest zwiastun tego, że jest zmartwychwstanie w Jezusie. Jezus jest żywy i każdy z was może przyjąć ofiarę Jezusa. Każdy z was może narodzić się na nowo. Ja tego nie wiedziałem. Chodziłem do kościoła i wychodziłem, ale nie znałem Ewangelii. Ewangelia mówi, że każdy człowiek został stworzony na Boży obraz. I każdy człowiek został stworzony do relacji z Nim. I wychodzimy do kościoła, wychodzimy z tego kościoła, ale nie jesteśmy narodzeni na nowo. Kiedy człowiek zgrzeszył w ogrodzie, to umarł duchowo. Każdy człowiek składa się z ducha, z duszy i z ciała. Jezus przyszedł po to, aby człowiek przyjął tę ofiarę. Co to znaczy przyjąć? Co to znaczy nawrócić się? To znaczy realnie uwierzyć w to słowo. To znaczy realnie oddać mu swoje życie. To znaczy pokutować, ale nie w taki sposób, że wychodzimy stąd i żyjemy tak samo, ale uwierzyć, że od trzeciego dnia zmartwychwstał i oddać mu swoje życie. Jest powiedziane, że dopóki ziarno nie obłoże, nie może stać się, nie może dodać owocu. Jeżeli człowiek nie umrze dla siebie samego, jeżeli człowiek nie odwróci się od grzechu, jeżeli nie będzie miał świadomości tego, w jakim jest miejscu, nie może użyć Królestwa Bożego. I chcę wam powiedzieć, że dziś klucze dostępu do nieba są w waszych rękach. 2000 lat temu dzieło Golgoty się dokonało dla was wszystkich. Każdy człowiek może być zbawiony i może przyjąć mu zbawienie. Ja chodziłem do kościoła i wychodziłem i żyłem takim samym życiem. Jest powiedziane, że człowiek ze względu na grzech umiera i każdy człowiek jest w stanie duchowej śmierci. Jeżeli jesteś w stanie duchowej śmierci, nieważne, czy będziesz chodził do kościoła, wypełniał jakieś sakramenty i rytuały, to nie jest istotne. Istotne jest to, że przyjmiesz życie Boga, że dzisiaj powiesz tak, Jezus, ja rozumiem, że jestem martwy, rozumiem, że mój duch jest martwy, ja chcę przyjąć Ciebie do swojego życia, chcę żyć nowym życiem, nie chcę żyć tak jak wcześniej, chcę z Tobą spotkać się w niebie, ja pragnę Ciebie i Ciebie przyjmuję. Jeżeli Ty dzisiaj to powiesz, jeżeli zaprosisz Go do swojego życia, to będziesz miał życie wieczne. I to życie wieczne będzie Twoim dostępem do nieba, będzie Twoimi kluczami. Jeżeli Ty umrzesz, jest powiedziane, że narodzenie na nowo to jest realne spotkanie się z Bogiem, realne doświadczenie. Ty odwracasz się od grzechu, Ty umierasz na siebie samego. Ja miałem takie przekonanie o grzechu i ja umarłem na siebie samego. I w tym momencie stałem się nowym człowiekiem. Przestałem pić, palić, kraść, dlatego że Jezus realnie zamieszkał w moim sercu. Duch Boży mnie wypełnił i już nigdy nie byłem taki sam. Tymczasem dzisiaj zbawienie jest rozmywane. Myśli się, pomodlimy się za tych ludzi i jakoś do tego nie dotarłem. Ja wierzę w to, że dzisiaj, gdyby stali ci, których teraz z nami nie ma fizycznie, to oni chcieliby, żebyście to usłyszeli, bo oni już tam są i oni chcą, żebyście wypadli z nimi. Jeżeli to słowo dotyka waszego serca, to pomódlcie się dzisiaj. Przyjmijcie Jezusa i wiedzcie, że nie ma innej drogi, tylko narodzenie się na nowo. Jeżeli człowiek nie narodził się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, jeżeli nie stał się nowym bytem, jeżeli nie umarł dla siebie samego, jeżeli jego duch nie żyje, to ten człowiek nie ma życia, a Jezus chce, żebyś nie miał życia, bo za to zapłacił. Ponadto wszelka choroba została wzięta na krzyż. Wszelkie kłamstwo diabelskie dzisiaj chciałbym, żeby było zdemaskowane i żebyście mieli pewne zbawienie. Jeżeli dzisiaj zawołacie do tego Jezusa i przyjmiecie go, możecie mieć pewne zbawienia. Jeżeli ktoś nie ma pewności zbawienia, jeżeli dzisiaj miałby umierać i nie jest pewien tego, czy spotkałby się z Bogiem, czy nie, to znaczy, że nie narodził się na nowo. To jest realne doświadczenie. Jeżeli chcesz więcej prawdy, to spotka się ze mną, skontaktuj się ze mną. A ja powiem ci, ja się nazywam Piotr Banasiewicz, ja jestem wnuczkiem i ja głosiłem Dziadkowi wielokrotnie wam.
przyjął Jezusa, więc ja dzisiaj życzę, że dzisiaj oni stali się Bóg to wie, jak Bóg to rozsądza, ale ja chciałbym, żebyście wy mieli pewność. Dlatego to słowo to jest klucz do tego, abyście żyli. Amen.